dron do dystrybucji szczepionki dla lisów, bezprzewodowy system wspomagający ewakuację czy motocykl z technologią przemiany napędu spalinowego na elektryczny. Politechnika Śląska chwali się wynalazkami swoich naukowców, które zostały nagrodzone podczas niedawnych targów wynalazków INTARG 2022. Jak przekonują przedstawiciele uczelni, najważniejsze jest to, żeby wynalazki znalazły praktyczne zastosowanie. Przykładowo bezprzewodowy system wspomagający dynamiczną sygnalizację kierunków ewakuacji może zostać zastosowany w kopalniach czy obiektach handlowych. To jest system, który w sposób automatyczny pomaga wyprowadzenia ludzi z terenów, które są niebezpieczne. Jeżeli jesteśmy przy kopalni, to łatwo sobie wyobrazić sytuację taką, że po pierwsze nie ma światła, jest ciemno, po drugie jest wszystko zadymione, zakopcone i nie wiemy, w którą stronę mamy pójść. I wtedy taki system poprzez generowanie dźwięków określonej jakości, które się zmieniają wzdłuż drogi, do która jest drogą ewakuacyjną, wyprowadzają ludzi albo ułatwiają im wyjście z terenów, które są zagrożone. Z kolei z drona do dystrybucji szczepionki dla lisów z systemem wykrywania skupisk zwierząt może skorzystać inspekcja weterynaryjna. To jest na 2 km² powierzchni. Precyzyjnie rozkłada szczepionkę według zadanych punktów. Te punkty można albo samemu zaprogramować, albo można po prostu powiedzieć, proszę mi na tym obszarze rozrzucić równomiernie te szczepionki. Ten dron na tym obszarze lata i je zrzuca w określonych punkcikach. Dostajemy od razu informację, czy zrzut się udał. Kolejny z nagrodzonych wynalazków pozwala na przemianę napędu spalinowego na elektryczny w motocyklu. Motocykl już jeździ na ulicy. Taka była idea też tego projektu, żeby skonstruować pojazd, który będzie absolutnie dopuszczony do ruchu i zgodny z obowiązującymi normami prawnymi. A całość projektu, realizacji projektu zajęła niecałe 12 miesięcy. Jest to w zasadzie projekt polegający na przebudowie pojazdu spalinowego na pojazd w pełni elektryczny. Udział naukowców w targach wynalazków ma sprawić, że będą one miały szansę wejść na rynek. Naukowcy potrzebują dofinansowania, żeby swoje pomysły przełożyć na masową produkcję. Chodzi o to, żeby te wynalazki nie skończyły na półce. Dlatego udział w takich targach jest niezbędny, bo tam prezentujemy kilka wynalazków, ale zwracamy na siebie uwagę, że mamy też inne, bo też informujemy przy okazji, że tutaj było 6 wynalazków zaprezentowanych, ale mamy dziesiątki czy setki wynalazków co roku powstających. I nawet jeśli tylko część z nich znajdzie praktyczne zastosowanie, to w różnych dziedzinach życia człowiek znów będzie miał trochę łatwiej.